Cześć wszystkim. Dziś mamy 26 marca i będziemy sobie przerzucać kompost. Zobaczcie. Tą pryzmę ja ją odsłoniłam, żeby się troszkę nagrzała dzisiaj rano. I mamy około południa, więc długo nie była odkryta. A pięknie świeci słoneczko. Mamy gdzieś 11 stopni na plusie. Więc stwierdziłam, że chciałabym wykorzystać te promienie słoneczne. Do pryzmy między warstwami będę dodawać ten kurzeniec i kurzęca ciąg dalszy oraz przekładać będę również tą warstwą też obornika zmieszanego ze ściółką w postaci siana, czyli takie siano z obornikiem kurzym. Tym razem wydaje mi się, że już za suchy kompost nie będzie, za zimno nie jest, bo mam nadzieję, materia, którą będę używać, nie będzie zamarznięta. Nie wiem, jak tam na dole, na spodzie kompostu, co tam się dzieje, ale liczę na to, że nie jest zamarznięta. Nie przedłużając, biorę się do roboty. W tej chwili w pryzmie jest około 3 stopni Celsjusza. Także widać, że ten kompost jeszcze nie pracuje. Wysypałam sobie mniej więcej taką warstwę, jak tutaj widzicie. Teraz podejdę z kamerą jeszcze bliżej. I tą warstwę kompostu to jest jakieś, powiedzmy, 20 cm. Oczywiście ona nie jest idealnie równa. Troszkę sobie wyleję na to tego kurzęca, który tutaj stoi. Cienka papka tego rozcieńczonego kurzęca jest wyłożona. Cienka to powiedzmy do 5 cm w zależności od miejsca. I starałam się brać tą bardziej treściwą część tego kurzęca, aniżeli samą wodę. Bo po prostu wodę będę dawać dopiero przy kolejnej warstwie z rębek. No co, lecę z kolejną częścią tego kompostu. Przesypałam to z rębkami. Znaczy z rębkami, no tą częścią kompostu tutaj po prawej stronie, którą założyłam 11 marca. I zobaczcie. Tak jak czego się obawiałam, na samym spodzie jest jeszcze zamarznięte. Więc to co zamarznięte, niech sobie na razie odtaji. Ja jadę po córkę do szkoły, odbiorę ją i będę sobie zalewać tą warstwę tym właśnie kurzakiem, ale już tą częścią, która jest bardziej rzadka, że tak powiem, już tym, co się tutaj, tym roztworem, który powstał z rozcieńczenia tego kurzaka. A niech ta pryzma w tym czasie na słoneczku ładnie się nagrzewa. To mi zajmie jakieś, myślę, 20 minut, może do pół godziny. No i jak wrócę, będę działać dalej. Jestem z powrotem. Zajęło mi to około 25 minut. I działam dalej. Wysypuję właśnie tę ściółkę od moich kur. Jest to ściółka właśnie z siana. Więc powinna się fajnie szybko przerobić. Wymieszana razem z odchodami kurzymi. Ja sobie to jeszcze porozkładam. Zaleję kurzęcem, a raczej kurzakiem.
i lecę z kolejnymi warstwami tej pryzmy kompostowej. Jestem mniej więcej na środku tej pryzmy, którą tutaj usypałam. I z ciekawości sprawdzę sobie wilgotność. Wilgotność powinna być taka, że jak ścisnę, zrobię kulkę i ścisnę, to powinno się wydobyć z niej odrobina wody. No i zobaczcie, faktycznie woda, nie wiem czy widzicie, ale kapie. Więc na pewno wilgotność jest w porządku. Zatem przerzucam sobie tą pryzmę dalej. Mniej więcej na środku tej pryzmy widać, że jest tutaj już zielona trawa. A mimo tego, że ta trawa jest i że wilgoć jest, bo to też sprawdziliśmy, ta pryzma niestety nie ma, nie nagrzewa się, nie pracuje. I według mnie, ciekawa jestem waszej opinii, proszę o komentarze, co wy uważacie, według mnie powodem było to, że po prostu składniki, które dodawałam, były za zimne, były zmrożone. Ale to ja mówię, jestem ciekawa waszej opinii. Ja przerzucam tą pryzmę dalej, na razie nie robię nic, ani nie podlewam, ani nie dodaję nic zielonego, no bo tak jak widzicie, zielone tutaj jest, mokro jest, więc jadę dalej z przerzucaniem. Przerzuciłam sobie całą tą pryzmę i zobaczcie, na całą tą pryzmę, która tutaj jest, znalazłam kilka grudek zamarzniętych materii. Tą materię nie będę dodawać, ewentualnie dam na samą górę, ale z racji tego, że tej pryzmy jest mniej, ubyło, a wiadomo, wszystko się osiadło. Zobaczcie, tu jest dosyć dużo miejsca i z racji tego, że ta pryzma jeszcze nawet nie zaczęła pracować, jest tak jakby świeża, tak jakbym dopiero zakładała tą pryzmę kompostową, to ja sobie postanowiłam, że dodam do tej pryzmy te zrębki, które tutaj już są od jakiegoś pół roku. I te zrębki są cieplejsze, zobaczcie. Nie wiem, czy widać? Widać. Jest gdzieś 7 stopni, 7-8 stopni mają te zrębki, więc cieplejsze są niż ta pryzma w środku była. W związku z tym ja sobie to wszystko dodam, co tutaj jest, a nie jest tego zbyt wiele. I potem sobie przeleję to wszystko tym kurzakiem, żeby te zrębki, które tutaj będę dodawać, też były dostatecznie wilgotne, bo one wilgotne są. Teraz zobaczymy. Ale jak ściskam, to nie wydobywa się z nich żadna woda, więc żadne krople nie udaje mi się tutaj wyścisnąć. Pomijam fakt, że one mi się wbijają do ręki, jak lubię ściskać, ale nic tutaj się, one się tak zbijają, ale no myślę, że jak dodam z góry ten kurzak, to będzie najlepiej. Zatem do roboty. Wbiłam sobie tą zrębkę, o której wam mówiłam, tutaj tę część. Ona była taka na wysokość powiedzmy 10 cm i zobaczcie, to całkiem fajnie wygląda, bo była to drobna zrębka i od spodu jest wyraźnie bardziej wilgotna. Także taki materiał właśnie pójdzie jeszcze na tą pryzmę. Tak on wygląda właśnie w środku, bo mogliście na początku zobaczyć tylko to, co z wierzchu. I tu wyraźnie da się bardziej odczuć wilgoć niż w przypadku nawet... No zobaczymy, czy no. Ja tu czuję tą wilgoć, że przecieka, pojawia się pomału przy palcach, ale... I nawet zobaczcie, jak się fajnie
to wszystko ze sobą łączy. Także tak to wygląda. To wszystko też pójdzie do tej pryzmy. Dobra, tak wygląda w tej chwili moja pryzma. Zobaczcie sobie na te części, które tutaj teraz dosypałam do tej pryzmy, te zrębki. Nawet widać, że tutaj pojawiają się dżdżownice. Także to powinno być już częściowo przerobione, bo raz, że były one drobne, dwa, że były wyłożone na gęstej trawie, która właśnie, jak widać, przegniła i praktycznie nic z niej nie zostało. A trzy, to oprócz tego, że były zrębki, to też jeszcze była dosypana trawa. W związku z tym to, powiedzmy, jest to częściowo przekompostowane. Ja sobie to w tej chwili podleję kurzęcem. I oprócz tego idę sobie jeszcze zaczerpnąć wodę ze strumyka i podleję to tutaj przynajmniej z tej wierzchniej warstwy, ten początek kompostu, no bo wiadomo, że on będzie najmocniej przesychał, jak i te warstwy wokół. Także idę sobie po wodę. Tak wygląda w tej chwili pryzma. Jak widać, tutaj jeszcze stoi woda, która będzie sobie pomalutku wsiąkać. I ja w trakcie, jak nabierałam wodę, to sobie wetknęłam tutaj termometr, żeby sprawdzić, jaka jest startowa temperatura. I startowa temperatura wynosi, zaraz Wam powiem, 7, dokładnie 7 stopni Celsjusza. Myślę, że to widać dobrze. Także zobaczymy za 4 dni, bo ja to traktuję tak, jakbym zakładała pryzmę na nowo, ze względu na to, że wszystko było tutaj zmarznięte. Właśnie mamy tutaj jeszcze te zmarznięte bryły, a to ja je tutaj dodam na samą górę. Takie małe 3 zmarznięta materia. Także widzimy się w poniedziałek. I ja jestem bardzo ciekawa, jaka wtedy temperatura będzie tutaj w tym kompostowniku. Liczę, że będzie wysoka. A Wy jak oceniacie, jaką temperaturę i w jakim stanie zostanie kompostownik za 4 dni? Podzielcie się tym ze mną w komentarzu. I oczywiście czekam na odpowiedź na zadane pytanie. Te, które Wam zadałam w trakcie nagrywania filmiku. Co o tym myślicie? Chętnie przeczytam, chętnie się czegoś dowiem. Tak jak widać, słucham Waszych rad, bo samo to, że intensywniej podlałam ten kompost, to jest właśnie Wasza zasługa, bo stwierdziliście, że ten kompost, ta pryzma jest za sucha. A jak widać było teraz na tym filmiku, pryzma za sucha nie była. W tej chwili, bo ją podlałam dosyć intensywnie, to też Wam zresztą nagrałam, ile tutaj wody poszło. Widać było tą pryzmę, że jak ściskam, to wychodzi z niej woda. Może nawet za dużo wody, ale ktoś z Was napisał, że na początek nawet bezpiecznie jest dać więcej wody, aniżeli za mało. Więc no zobaczymy w poniedziałek, co będzie się działo. Dopóki ta pryzma nie zacznie pracować, to nie będę jej przerzucać, no bo jeżeli tam się nie rozpoczną za żadne procesy, to nie ma sensu. Ja sobie w najbliższym czasie, jak znajdę czas, to tutaj dołożę sobie palet, ponieważ udało mi się zorganizować 6 palet. Tam jest część i tam u góry jest więcej. Także powstaną kolejne 3 komory. 2 będą służyły dla tego kompostownika, czyli żeby tą pryzmę przekładać z jednej komory do drugiej, a kolejne 2 do założenia nowego kompostu. Także na dziś to tyle. Pozdrawiam Was. Cześć.